Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Słuchajcie, muszę was tutaj przeprosić, bo początek mi się nie nagrał, jakiś, ja wiem, z 5-10 minut nagrania poszło niestety na śmietnik. No, tam akurat dużo się nie działo, wiecie co, więc dużo nie straciliście. Pamiętacie, miałem odnieść ten haracz cały, no i to zrobiłem. I właśnie Rise dał nam kolejne zadanie, tym razem musimy się udać tutaj właśnie do tej strefy, w którą widzicie przed oczami. I znaleźć musimy jakieś dokumenty. Słuchajcie, coś się stało. Wow, ktoś do mnie rzucił nożem. Ktoś we mnie rzucił nożem. Tam jest, kurczę, jakiś człowiek. Zaraz, ekwipunek. Zobaczmy, co ja mam. Tak, słuchajcie, krótki nóż rybacki. Bardzo fajną broń udało mi się zmodyfikować. Ona takim troszeczkę rażącym. Miała takie baterie przyczepioną po prostu i raziła wrogów. Może nie miała takich dużych obrażeń, ale dzięki temu rażeniu mogliśmy paraliżować i bardzo szybko się załatwiało właśnie zombiaki. Niestety, ale już nie mogę tego używać. Naprawić chyba się tego nie da. Zardzewiały nóż do trzciny 39, 46. No teraz używam młotka 46, ale zaraz zobaczę, bo 102. A no tak, to jest gwiazdka do rzucania, w sumie mógłbym to dać. Zamiast latarki na razie. I dobrze by było właśnie tego kolesia tu trafić, tylko że ja go nie widzę. To jest właśnie największy problem. On jest gdzieś tutaj na dachu. A jest. Dobra, widzę go. Boję się, że zombiaki zaraz tutaj wpadną. Wiecie co, spróbuję jakoś się tam dostać do niego. Teraz mnie nie widzi, więc mógłbym skorzystać z okazji. Nie widzę tej kropeczki. A jest, dobra. A, nie dolatuje chyba. Fucking shit. Dobra. Dobra, udało się, wiecie co? Na pałę tutaj wleciałem, ale przy okazji, czy on nie ma broni? Boję się, że zaraz te zombie tutaj wpadną. Brak miejsca w ekwipunku, jest broń. O nie, takiej broni to ja na pewno tutaj nie zostawię. Klucz nastawny. Co jest słabe? 24, zwykła rura, wywalimy to. Karabin policyjny. Dobrze, jest karabinek. Ciężki pręt zbrojeniowy, zarezerwiały nóż, to mogę wziąć. I zobaczmy. No nie mam dużo, mam tylko 12 pestek. Niestety. Zombiaki sobie tutaj chodzą. Czekajcie, jak wygląda... Jestem ciekaw, czy palną ciecz, jakbym rzucił tu w nich. Nie, nie podpalę chyba w ten sposób. Cholera, boję się tam zejść, bo mam mało życia. Nie mam żadnej apteczki. Więc będzie to graniczyło z cudem. Super! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wiem, że jestem w kiepskim stanie. Nie musisz mi tego mówić. Dobra, wiecie co? Czas znaleźć te dokumenty. Czas znaleźć te dokumenty. I stąd zwiewać jak najszybciej. Części metalowe. Gdzie to może być? Gdzieś w tym obrębie. Zobaczmy, może on będzie to posiadał. Nie, niestety.
Ale spokojnie. Poszukamy dalej. I być może... O, być może... Za chwilkę to będziemy mieli. Jest, są jakieś klucze. Są jakieś klucze. Pewnie do tego budynku. Dobra, nikogo nie ma, nie ma. Musiałbym wejść tam do góry. Tędy nie wejdę, ten drut kolczasty mi będzie przeszkadzał. Chociaż czekajcie, czekajcie, bo może to są... granat samoróbka. Petardy, przyda się to. Jeszcze tutaj jestem ciekaw, czy w tej skrzyni czegoś nie ma. Ale chyba nie. Chyba nie. Okej, trzeba by było, wiecie co, wejść tam na górę i tylko przez chyba dach może... Mogę to zrobić. Mogę oczywiście stamtąd skoczyć, ale pewnie bym się zabił znowu. Więc będę musiał chyba wejść najpierw tu. Nie ma nikogo? Nie, tutaj nie. Dobrze, 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 dobrze. Oczyść obszar. Punkt się pokazał teraz tam znowu. Nie no, tutaj to nic nie ma. Oczyść obszar, a nie jest oczyszczony już? Ktoś tu musi być jeszcze, skoro... Nie mogę nic zrobić. Od razu bym sobie, wiecie, to zrobił... Zrobiłbym sobie tutaj bazę. Być może też na dachu coś jest, kurczę. Dobra. O, jest, w końcu. Dobra, mamy ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Dwa strzały mi zostały, wiecie co? Nie wiem, czy uda mi się dobiec teraz taki kawał. Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Na tamtej antenie? No chyba na tamtej. Ale ja nie mam czasu, kolego. Ja mam za mało życia po prostu, żeby tutaj się bawić teraz w to. Będę musiał... podleczyć się w jakiś sposób. Pełno tych. Czekajcie. Wejdzie w to? Wejdzie. Kurczę, przeszła. Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. Dobra, zobaczę tylko na mapkę, wiecie co? Jeszcze kawałek, no jeszcze kawałek. W tym budynku coś się dzieje, no ale no... Pomógłbym, wiecie co? Pomógłbym, ale nie w takim stanie. Jeszcze tylko jeden cios i jest po mnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, przejdziemy, wiecie co, tędy. Nie będziemy ryzykować. Uuu.
Dobra, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. To już jest ten budynek, czekajcie, z tej strony. Dawaj, 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 dasz radę. Super, no i udało się. Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rais na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Jeśli okaże się współczucie, uznaję nie za słabość. Daj im palec, a weźmą całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie. Daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpio, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Przyjdź tu do mnie, jak wrócisz. Mam coś dla ciebie. Cholera. Wiecie co? Chciałbym jeszcze tutaj zrobić małe zakupy, póki jestem w tym miejscu. Nie wiem, czy teraz będę mógł, ale chyba nie. Chyba to już jest niemożliwe w tej chwili. Ale mam przynajmniej całe życie, więc nie jest źle. Teraz będę musiał chyba wrócić do wieży, coś mi się zdaje. Nie, na razie nie do wieży. Musimy znaleźć po prostu wyższe miejsce i skontaktować się z GRE. No to tutaj jest. Więc zaraz się skontaktujemy. Tu Crane. Raportuj. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak. I? Tylko tyle? Co to znaczy tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Rais chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Co do... Jak możesz... Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. Okej, dobra. Widzę, że Crane troszeczkę już zaczyna wątpić w naszą organizację. Wydaje mi się, że niedługo się przyłączymy całkowicie do wieży. Uwaga, i... wszyscy! Mówi Alfie! Właśnie straciliśmy dopływ gazu do wieży. I o ile mogę stwierdzić, całe miasto też go nie ma. Wiesz może, co mogło się stać? Nie, a nasz gazownik Jeff wziął się, zwolnił w zeszłym tygodniu. W zasadzie był niezastąpiony.
Może go poszukam. Nie może, a koniecznie. I lepiej szybko. Mówią, że zrobił sobie małą fortecę gdzieś za dworcem kolejowym. No, kto zakręcił kurek? To jest jakieś chyba dodatkowe zadanie. W sumie wiecie co, trochę tych zadań pobocznych też już mi doszło. Ale najpierw zrobimy z tą antyzmą. Wiecie co, zaniosę to i może później się zajmiemy, nie wiem czy w tym odcinku, czy w następnym, może troszeczkę porobimy tych zadań pobocznych. W sumie czemu nie, one też są dosyć fajne. Dobra, jak to jest daleko? No już niedaleko, już niedaleko. Pięknie. I lecimy dalej. Brecken. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Brecken, jesteś tam? Cholera. Jade, tu Crane. Jesteś tam? Crane? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał, żebym... On... wydymał nas. Mam tylko 5 chwil. O fuck. Dobra, spoko. Zaraz będziemy na miejscu. A tą antyzynę... To my załatwiliśmy, więc mamy prawo do niej. Tak naprawdę, no ale dobra, no nie będziemy już robić tutaj lipy. Czekajcie, gdzieś z tej strony to było wejście. Ogólnie to jest ten budynek, tylko że... Kurczę, oddziela go chyba ten mur, nie? Ajejku. Dobra, przebiegnę, wiecie co, w koło. Bo jestem chyba od... nie z tej strony. Po prostu, chyba że... skorzystamy z tego. O, właśnie. I teraz powinienem się tam dostać. No i super. Jestem na miejscu. Przy okazji. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Okej, okay. I tutaj jeszcze jest jeden koleś. Troszeczkę takich znaków zapytania, wykrzykników znaczy się, pokazało. Adam, znasz Jeffara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. No dobra. Spoko. Tutaj mamy sklepik chyba, co? A, właśnie, zrzut. Naprawdę potrzebujemy wszystkiego. Kij do krykieta. Czekajcie, apteczka. Kupimy. Znaczy nie, to mogę chyba wziąć za darmo. Brak wolnego miejsca, powiadasz. Zaraz zrobimy miejsce, spokojnie. Ekwipunek. 24, wywalimy gazrurkę. W sumie możesz sobie ją wziąć. Tutaj muszę pogadać. Jeszcze zanim. Sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę... Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem... Volkan Yasivdal? Volkan Dal? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dal ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to w połączeniu z obecnym stanem rzeczy sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą.
Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. Okej, no dobra. Jakiś kontakt będziemy mieli chyba. Czekajcie, tutaj obok musi być ktoś, kto coś dla nas ma. Crane, człowiek, który przywrócił światło. Weź to. Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak, ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko, powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak. Największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało. To była katastrofa. A potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż kurde, szkoda. No to wiecie co, nie za bardzo jestem tak optymistycznie nastawiony do tego zadania, jak mam to robić w nocy, więc to na razie sobie daruję i może się tym zajmiemy, ale dopiero jak będę miał troszeczkę lepszy sprzęt. Kurczę, jeszcze jedna osoba gdzieś tutaj jest, być może na wyższym piętrze. Wydaje mi się, że tak, bo... No nie wiem, ale z tym nie mogę pogadać, z tym także. Dobra, wiecie co, wejdę po prostu wyżej i tak mamy tam sprawę do załatwienia. Pozbieramy sobie te misje dodatkowe. No i zobaczymy, coś może tam wykonamy jeszcze. Jade powiedziała mi, że ludzie na 18 piętrze zaczęli się zmieniać. Muszę jak najszybciej dostarczyć antyzynę do wieży. Masz tę antyzynę? Dawaj mi. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. Dobrze cię widzieć, Crane. Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. No szkoda, troszeczkę szkoda, rzeczywiście. Dobra, czekajcie. Sprzedaj kosztowności, wszystkie kosztowności. Kwadrat, ok, 500 dolców, 2200, jeszcze muszę sprzedać. To... Młotek stolarski, nie wiem, czy mogę go... naprawić. Zostawię go na razie. Pręt to sobie zostawimy. Dobra, granat samoróbka. Czekajcie, to wszystko zostaje. I teraz tak. Apteczka. Dwie niestety tylko mogę kupić. Kabel, gaza, aerozol, puszka, gwiazdka do rzucania. Petardy, aż 10, no i troszeczkę wytrychów.
Zacząłem się włamywać do tych lepszych skrzynek. No, myślałem, że to jest trochę trudniejsze, ale okazało się, że no nie jest aż takie trudne. Nieraz nawet za drugim dwa wytrychy po prostu wystarczą, aby otworzyć taką skrzynię. Okej. No jeszcze trochę zostało. Kasy zostawimy sobie na później. Broń jakąś tam mam, więc na razie musi to wystarczyć. Idziemy spotkać się z Brekenem. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider. Ja do cholery parkouru uczę. Więc to bieganie... to byłeś ty? Stary, pokazałeś im jak przetrwać. Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek. Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. No i udało nam się chyba ukończyć cały układ z Raisem. Albo i nie. Jeszcze jednak nie. Kurczę, jedno takie zadanie, powiem wam szczerze, jest podzielone na dużo etapów. Zobaczcie, jak to wygląda tu. Sam układ z Raisem. Dobra, poszukaj odosobnionego miejsca na dachu, żeby skontaktować się z GRE. Spoko, no idziemy na górę. Skontaktujemy się i zobaczymy, co dalej. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane! Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiat wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! Oh fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a. To całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj. Na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! No dobrze, pogadaliśmy z Rahimem. Teraz udam się na górę. I wykonamy ten telefon. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy.
Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy Antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. No i tak jak myślałem, organizacja, w której właśnie Crane był, już nie jest chyba jego organizacją. Tak, coś czułem, że niedługo od niej odejdziemy całkowicie. No dobrze, słuchajcie. Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Obrobimy. Obrobimy, spokojnie. Tylko, że to już chyba w następnym odcinku sobie zrobimy. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Nadal nie wiem, gdzie jest ten kurczy koleś. Czekaj. Tu jest zadanie. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Kurczę, na tej tablicy były zadania, jak ja jestem ślepy. Cześć, znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę, to niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki. No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. Czyli okulary i książka. Bo to no, o ogrodnictwie. Dobrze. Spokojnie. Aha, no właśnie, skończymy w tym miejscu, ludzie. Odcinek. Jeśli wam się podobał, możecie zostawić łapkę. Ja się z wami żegnam i zapraszam oczywiście na kolejny. Trzymajcie się, cześć!